Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam wolubią i zapraszam na otwieranki, czyli przegląd nowości i zapowiedzi książkowych. Przewrotnie jednak, zacznę od książki, która została wydana 4 lata temu. Jej tytuł to Prywatne życie łąki. Jest to książka, którą uważam za najpiękniejszą książkę napisaną o naturze. Mężczyzna, John Louis Stempel, autor tej książki, mieszka na prowincji, mieszka na wsi. I przez cały rok obserwuję, co dzieje się u niego na łące. Na łące, która znajduje się tuż koło jego domu. Wszystkie te swoje spostrzeżenia zapisuje w tak czarujący, w tak naprawdę cudowny sposób, że trudno się od tej książki oderwać. Ja tą książkę pokochałam naprawdę najszczerszą miłością. Wiedziałam jednak, że autor ten napisał więcej podobnych książek. I musiałam czekać aż 4 lata na pojawienie się kolejnej która jest prywatnym życiem Pola pod tytułem Szarak za miedzą. Spodziewam się, że będzie równie piękna jak prywatne życie łąki. Jest bardzo podobnie wydana. Jeżeli ktoś prywatnego życia łąki nie kupił sobie, to wiem, że ukazało się teraz wznowienie razem z prywatnym życiem Pola. Także ja Wam te książki obie bardzo gorąco polecam. To są książki naprawdę do pokochania na całe życie. Kolejna książka ma iście wakacyjną okładkę. Zobaczcie. Niepoprawna mnogość pod redakcją Lucy Caldwell. Jest to zbiór, zdaje się, 24 opowiadań irlandzkich pisarzy. I ta książka wzruszyła mnie jedną rzeczą. Ona ma następującą dedykację. Nauczycielom i nauczycielkom języka angielskiego na całym świecie. Dziękuję. Z wielką przyjemnością przeczytam sobie te opowiadania, ponieważ jak sam tytuł wskazuje, one na pewno będą bardzo różnorodne. Wydawnictwo pauza proponuje nam także książkę włoskiego pisarza Domenico Starnone, którego być może już znacie, w Polsce ukazały się do tej pory dwie powieści tego autora. Jedna z nich to sznurówki, a druga to psikus. Ta tutaj ma tytuł Wyznanie. To książka opowiadająca o nauczycielu, o takim skromnym, zwykłym nauczycielu Pietro, który wplątuje się w romans ze swoją byłą uczennicą i nieopatrznie zdejmuje przed nią maskę, odkrywa się przed nią za bardzo. I to, co jej wyznaje, ma później bardzo poważne konsekwencje w trakcie jego dalszego życia. Nie wiem dokładnie, jakie to konsekwencje, ale z wielką przyjemnością się dowiem, Ponieważ przeczytany przeze mnie tom pod tytułem Sznurówki bardzo mi się podobał, więc mam już zaufanie do tego autora. Przechodzimy teraz do Nowego Jorku. Mamy tutaj dwie książki amerykańskie. Pierwsza to Niedostatek. Niedostatek opowiada o kobiecie w średnim wieku, która lata temu przeprowadziła się do Nowego Jorku i traktowała tę przeprowadzkę, ten swój pobyt w tym mieście jako. Przyjazd do ziemi obiecanej. Natomiast po latach czuje pewnego rodzaju rozgoryczanie, rozczarowanie swoim życiem. Okazuje się, że jedyne co jej się udało osiągnąć to mąż, dwójka dzieci, doktorat, dwa niepełne taty oraz bankructwo. Czyli jej życie nie potoczyło się zgodnie z planem. I ona po latach spotyka się powtórnie ze swoją byłą przyjaciółką i to spotkanie będzie miało pewne konsekwencje dla obu tych pań. To książka o wielkich rozczarowaniach, ale podobno jest napisana bardzo błyskotliwie, z dużym poczuciem humoru i świetnie się ją czyta. Kolejna książka, przy której można się pośmiać na 100%, to książka wielkiej ikony amerykańskiego dziennikarstwa Fran Lebowitz pod tytułem Nie w humorze. Ta autorka to żywa legenda Nowego Jorku. Przyjechała do tego miasta ponad 50 lat temu i szybko wyrobiła sobie renomę jako falietonista założonego przez Andiego Urchola miesięcznika interview. Do tej pory publikuje bardzo kąśliwe, ale też bardzo zabawne falietony w prasie. To jest pierwsze wydanie jej kulty okultowych falietonów w Polsce. Trochę sobie podczytywałam ze środka. I rzeczywiście specyficzne poczucie humoru, bardzo inteligentne teksty, można się pośmiać, można popaść w zadumę. Bardzo Wam polecam. I jeszcze jedna przedstawicielka amerykańskiej inteligencji, Ruth Bader Ginsburg. Być może kojarzycie tę panią. Ona była powszechnie określana inicjałami R. BG była amerykańską prawniczką i sędzią z Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w latach od 1993 do 2020 roku, czyli praktycznie do swojej śmierci. To druga w historii kobieta i pierwsza żydówka zasiadająca w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych, została nominowana przez Billa Clintona. I czym ona się tak zasłużyła? Otóż, PSA stała się symbolem walki ze społeczną niesprawiedliwością. Jej wizerunek z charakterystycznym kołnierzykiem. Stał się bardzo rozpoznawalny i stał się ikoniczny. Można kupić różne gadżety z wizerunkiem Ginzburg. Co jeszcze mogę o niej powiedzieć? Jest to kobieta, czy była to kobieta, która dostrzegała dobro w każdym człowieku, która nie bała się mieć swojego zdania, była zwolenniczką tego, by każdy człowiek miał równy, równe prawa. Ta książka pod tytułem moimi słowami to. Jest zbiór historii z jej życia, spisanymi za pomocą czy z pomocą dwóch dziennikarek. Także bardzo Wam to polecam. Trzymam teraz przed sobą książkę napisaną przez irakijskiego uchodźcę, który mieszka w Holandii. I ta książka została napisana po holendersku. Ten człowiek, będąc w ośrodkach dla emigrantów, do tego stopnia dobrze opanował język holenderski, że wydał książkę. Książka w Polsce ukazała się pod tytułem Nie wysyłaj mnie do Stabhorst. I książka opowiada o chłopcu, który został poczęty w taki dość niesmaczny sposób. Nawet nie będę Wam cytować, jeżeli jesteście zainteresowani. Jest to już na opisie okładkowym. I jako nastolatek pewnego dnia znajduje stare skrzypce. I te skrzypce bardzo go fascynują. Przyjmuje je za model i zaczyna własnoręcznie wyrabiać instrumenty. Wycina je z drewna, używanych mebli, które kupuje w second handzie. I niemiecki antykwariusz kupuje je od tego chłopca i sprzedaje za duże za dużo pieniądze zawodowym muzykom. Ta książka to książka o doświadczeniu uchodźstwa. To książka o tym, jak traktuje się uchodźców w Holandii, ale ona nie jest książką zgryźliwą. Ta książka iskrzy również humorem, tak jak większość książek, o których dzisiaj mówię. Tak się złożyło. Zacytuję wam tutaj pewną rzecz. Autor mówi tak. Że Holandia, bohaterka kilku jego powieści, jest zbyt perfekcyjna. Jak opowiada autor: W tym kraju, kiedy w stawie pływa kaczka ze złamanym skrzydłem, natychmiast dzwoni się po pogotowie weterynaryjne. Trochę inaczej postępuje się z uchodźcami, którzy podlegają skomplikowanym procedurom, przez wiele lat żyją w centrach dla azylantów, gdzie nierzadko obowiązują rygorystyczne zasady np. zakaz podjęcia pracy, czy też zakaz nauki w szkole. Można za to otrzymać trzy prezerwatywy i cztery tabletki paracetamolu dziennie. Co oznacza prawo do trzech orgazmów i do czterokrotnego bólu głowy, jak ironizuje pisarz. Także myślę, że ta książka spodoba się wielu osobom właśnie przez ten cięty humor. I jeszcze jedna powieść, która ukaże się, zdaje się, we wrześniu. Nie mam tutaj napisane, ale to jest egzemplarz próbny. Pod tytułem Podróżni, Reginy Porter. Jest to książka, która opowiada o dwóch rodzinach, których losy się ze sobą splatają w ciągu około 60 lat. Ta książka zaczyna się w latach 50., a kończy się, kiedy prezydentem zostaje Barack Obama. Jest to wielowątkowa proza, która tak naprawdę od razu wciąga nas w swój środek. Tutaj nie ma żadnych wstępów, tutaj od razu wkraczamy w życie głównych bohaterów. Ta książka jest napisana w taki sposób, że śledzimy losy poszczególnych bohaterów, czyli wchodzimy mniej więcej w środek akcji. Pewnie na początku się to czyta dosyć ciężko, ale z tego co w, czytałam w internecie, szybko bardzo wchodzimy w rytm tej powieści. I kiedy okazuje się, że losy tych pojedynczych, poszczególnych bohaterów się ze, ze sobą zaczynają splatać, wówczas trudno już te, od tej książki się oderwać. Piszą o niej także, że jest to proza o współczesnych nomadach, która zachwyciła krytyków na całym świecie. Ona się nie dzieje tylko w Stanach Zjednoczonych, także w, R w Berlinie lub w Wietnamie. Także zwróćcie uwagę bardzo kolorowa, wpadająca w oko okładka, która premierę będzie miała zaraz po wakacjach. Kolejna książka opowiada o dorastaniu w PRL-u, czyli Przechodzimy na grunt polski. Plac Leńskiego Daniela Wyszogrodzkiego. Bardzo gruba powieść. Również iskrząca humorem, dowcipem. Opowiada o dzieciństwie i dorastaniu w PRL-u. Książka szczera do bólu, składająca się z opisów wielu scen, wielu wspomnień. Książka autobiograficzna tego autora. Przeczytałam sobie kilka stron. I myślę, że będzie to coś co z przyjemnością przeczytam od deski do deski. Kolejna książka to książka między innymi dla tych, którzy twierdzą, że język angielski jest bardzo skomplikowany, ponieważ ma kilkanaście czasów, a my w języku polskim mamy tylko i wyłącznie trzy czasy. Więc po co tyle czasów, jak się tego nie używa? Otóż absolutnie nie. Autor Jacek Wasilewski rozprawia się z tym mitem, ale także opowiada o innych rzeczach związanych z polską gramatyką. Bezetnik Gramatyki Polskiej, Tajemnice Językowego Półświadka. Taki zabawny tytuł. I zobaczcie, książka ilustrowana. Bardzo fajnie wydana. I już wam właśnie otwieram i zacytuję ten fragment dotyczący. Czasów gramatycznych. W języku polskim mamy przynajmniej teoretycznie trzy czasy. Jednak wydaje się, że jest ich więcej. Czas przeszły występuje w kilku odmianach. Jeden w aspekcie dokonanym, zrobiłem, skopałem, jeden w niedokonanym, robiłem kopałem, wielokrotny pokopałem, jednokrotny dokopałem. Teraźniejszych można naliczyć ze trzy, jeden niedokonany drugi teraźniejszo-przeszły, trzeci cykliczny. A co z tymi wszystkimi formami, które oznaczają dokończenie czynności? Dokopię, wpią, kontynuowanie czynności w przyszłości I tak itd. Tak Książka, myślę, że spodoba się nie tylko polonistom, tylko wszystkim osobom, które mają pewną ciekawość świata oraz ciekawość lingwistyczną. Także bezetnik gramatyki polskiej. I mam jeszcze dwa kryminały. Wiem, że lubicie. Ja też od czasu do czasu lubię sobie dokonać płodozmianu i pomiędzy książkami poważniejszymi wpleść jakiś kryminał. Pierwsza z nich to Niewinny Graham Mura, która ukaże się 1 września. To też jest egzemplarz próbny. To książka, która opowiada o młodym nauczycielu. Widzicie, znowu nauczyciel, coś nas to prześladuje. Które zostaje oskarżony o uwiedzenie i zamordowanie swojej uczennicy. Ale ten nauczyciel zostaje uniewinniony dzięki jednej ławniczce. Ławniczce Mai. Po 10 latach telewizja próbuje nakręcić serial dokumentalny o tej bulwersującej sprawie. Ławnice spotykają się ponownie, a jeden z nich twierdzi, że ma nowe dowody winy tego nauczyciela. Jednak kilka godzin później ktoś go zabija. I mamy śledztwo. Myślę, że to będzie fajne. Trochę mi się kojarzy kryminał z kryminałami gryszama, które ba też bardzo często rozgrywały się na sali sądowej. I mam taką nadzieję, że tutaj też będzie dużo rzeczy z sali sądowej, bo ja takie kryminały bardzo lubię. I jeszcze jeden. Wioska zaginionych dziewczynek Monte Perdido. Jest to książka, zdaje się, hiszpańskiego autora, która opowiada o dwóch zaginionych dziewczynkach, które wyszły ze szkoły i nigdy nie dotarły do swojego domu. Śledztwo nic nie wykazało, ale pięć lat później w pobliskim wąwozie służby znajdują we wraku samochodu ciało mężczyzny oraz ciężko ranną jedną z dziewczynek. Policja wznawia śledztwo, do wioski przyjeżdżają policjanci z większego miasta. I okazuje się, że śledztwo po prowadzone po zaginięciu dzieci było poprowadzone w sposób bardzo niechlujny. I wobec tego ci z zewnątrz postanawiają jeszcze raz dokonać weryfikacji wszelkich dowodów. I jedno jest pewne: mieszkańcy wioski, w tym rodziny dziewczynek, mają swoje zasady i tajemnice. Podobno wielka sensacja w Hiszpanii, i w 2019 roku na podstawie tej powieści powstał serial hiszpańskiej telewizji. Także ja jestem bardzo ciekawa, lubię takie książki. Moi drodzy, to była ostatnia książka, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że któraś z nich Wam się spodobała. Napiszcie, co chcielibyście przeczytać. Mam nadzieję, że jak najwięcej, bo dla mnie one praktycznie wszystkie są fantastyczne. Napiszcie mi w komentarzu, co Was najbardziej zainteresowało. I zapraszam Was do pooglądania już za tydzień, we wtorek. A tymczasem pa 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 pa. pa.